Okej, ostatnio mi się nudziło. Nie miałem co chyba zrobić z pieniędzmi. I na OLX za 30 zł kupiłem 3 tablety. Pokażę wam, jakie to było ogłoszenie. Komplet 3 sztuk tabletów, 7 cali. Nie wiem, czy działają, nie wiem, czy nie są uszkodzone. Sprzedaję jako uszkodzone. Okej, spoko. Pomyślałem sobie, że kupię, bo naoglądałem się tego Rosjana, który naprawia te tablety, laptopy i być może też mi się udałoby coś tam naprawić, nie? No, także pojechałem. Kilkanaście minut tramwajką. Spotkałem się z sympatyczną, miłą panią. Wymiana z ręki do ręki. Pieniędzy za tablety. No i co? No, przyjechałem do domu. I teraz wam powiem, co z nimi było nie tak. Pierwszy tablet po włączeniu przycisku Power. Logo Manta, potem napis Android i wisiał na tym Androidzie tak cały czas. Nie uruchamiał się system. Oczywiście tablet, dotyk i ekran LCD, wszystko całe, nic nie zbite, w bardzo dobrym stanie jest. I co on ma tutaj z boku za wejścia i klawisze? Więc ma tak, HDMI, mikro HDMI, świetna sprawa, bo można go podłączyć do telewizora pod HDMI-ka. Wtedy mamy obraz na dużym ekranie, możemy sobie filmy tak fajnie oglądać. Tu jest wejście TF na karty microSD, przycisk reset, DC, czyli wejście zasilania, przez które ładujemy tablet, mikrofon i mikro USB. Pod to można podłączać modemy 3G, z tego co czytałem, do obsługi kart SIM. Wejście słuchawkowe 3,5 mm jack, no i przycisk power. No, także ten tablet wisiał na logo Androida. Ok, następny. Taki sam jak przed chwilą pokazywałem. Zero reakcji na przycisk power. Zero reakcji ten ma tablet na podpięcie ładowania. Nic się nie dzieje. Kompletnie nic. Czyli będzie do rozbiórki i do sprawdzania dokładniejszego. I trzeci tablet, chyba najciekawszy z tych wszystkich, to jest to tablecik kolorowo Intel Inside. To jest chyba procesor Atom jakiś. CityTab Vision 7i. I co on ma tutaj po boku? Przyciski od głośności, micro USB, wejście na słuchawki, 3,5 mm jack. No i przycisk power. Z tyłu ma reset i wejście na karty microSD. Głośnik też jeden. Ładowanie 5 V 2 A. Powiem wam tak. Co jest w nim nie tak? Włącza się, ale jest uszkodzony LCD. Niestety nie wiem, czy to będzie widać. O, widzicie? Jest zbity, wylany trochę i no nie działa. Niestety nie działa. Nie wiem, ile kosztuje taki LCD do tego tabletu, ale z chęcią bym kupił, jeżeli by był w granicach do powiedzmy 50 zł. Dobra, przechodzę do tego tabletu pierwszego Manty, którego udało mi się całkowicie uruchomić. No, to jest ten, bo ma ładniejszy dotyk. Pierwszy tablet działa bez problemu. Prosty tablet, rozdzielczość 1200 na chyba 600 czy jakoś tak. Nie powala.
ta rozdzielczość ekranu w tych czasach. Naprawdę, mam BlackBerry Playbooka i ekran ma lepszy niż ten. Będzie jeden tablecik zrobiony. Wszystko działa. Co on tu ma? Wi-Fi, obsługę Wi-Fi, GPS-a. Już można sobie mapy włączyć na przykład. Fajna sprawa. Mapki. No i możemy gdzieś zawsze dojść do celu, jak nie wiemy, gdzie coś jest. Ale nie chciałem tego. Widać, mapki działają bez problemu. No i to tyle chyba. Jakie są części w ogóle, pokażę wam do tego tabletu Manty. No, LCD jest tani, 25 zł, dotyk 17, kabel ładowania, który by mi się bardzo przydał. 19,99, bo sobie sam dorobiłem. Z takich przejściówek mam. Na szczęście, bo mogłem go podładować z problemu. Części tanie. I tu mamy różne jeszcze opisy, nie? Na PC-Labie opisują, że to odświeżona wersja popularnego tabletu Manty trafiła do sklepów, a to już było dawno, dawno temu, było w 2013 roku. Także to już jest zombie ten tablet, można tak powiedzieć. Zombie, ale działa jakoś tam. Opinie na Ceneo. Ludzie byli zadowoleni. Mniej więcej z tego tableta. I co tutaj? Firmware na stronie Manty. Bo generalnie ten tablet wisiał na logo Androida. Nic się nie dało zrobić, hard reset nic nie pomagał. Więc postanowiłem wgrać mu najnowszy firmware. I dopiero po wgraniu wstał. Bez problemu. Nie wiem, co z nim zrobię. Czy go wystawię na sprzedaż? Bo praktycznie mi to niepotrzebne. Kupiłem tylko dlatego, że, no mówię, tak jak podzierałem się tymi filmikami Rossina, jak on naprawia te tablety, i sam sobie chciałem właśnie taki ten, się tak pobawić, taką naprawę. Ten, jak mówiłem, nie działa w ogóle na power, na podpięcie zasilania. Będzie trzeba go dzisiaj sobie sprawdzić. Rozbiorę go. Są chyba dwie śrubki tylko. No i chciałbym tego tableta zrobić, żeby działał LCD. Jeżeli ktoś wie, gdzie mogę kupić taki LCD do tej wersji, to bardzo bym prosił o informację. Bardzo. Nawet uszkodzony mógł być taki tablet w miarę przystępnej cenie, ale ze sprawnym LCD-kiem. Podsumowując, za 3 dychy cena, przeliczając za te 3 sztuki, wychodzi 10 zł za jednego. W tym jeden działa. Już jakbym go sprzedał za 50 zł, to już mam zysk. Na jakieś browary czy coś takiego. No dobra, kończę nagrywanie, wrzucam filmik na YouTube'a. Niech sobie wisi.